Władze Rzeszowa przedstawiły dziś szczegółowy program Europejskiego Stadionu Kultury z gwiazdą Dżamalą. Imprezę zaplanowaną na koniec przyszłego tygodnia traktują jako ważne ogólnopolskie wydarzenie artystyczne. Ratusz jest dumny z koncertu głównego, bo ma łączyć różne style i wykonawców. Pokaże go telewizyjna dwójka. Samorząd Rzeszowa dokłada do imprezy 1 000 000 zł. Stadion Kultury to 3 dni z muzyką, teatrem, sztuką wizualną i fotografią. Kto ma ochotę na znane nazwiska, wybiera koncert główny na stadionie miejskim. W ubiegłym roku wystąpiły m.in. Tanita Tikaram, Patrycja Markowska i Kasia Kowalska. W tym roku magnesem ma być zespół Living Temptation. To szukaliśmy takiego zespołu, żeby przyciągnął nie tylko mieszkańców naszego miasta czy województwa, ale przyciągnął gości z całego kraju, a niejednokrotnie i za granicę. I to się pewno udało. Jedną z polskich gwiazd będzie Cortez. Władze Rzeszowa są przekonane, że warto wydać 1 000 000 zł na imprezę, o której, jak twierdzą, mówi cała Polska. Koncert główny pokazuje telewizyjna dwójka, a organizatorzy utrzymali konwencję występów w duetach. Artystom z Ukrainy, Litwy i Gruzji będzie towarzyszyć m.in. Natalia Nykiel, Dawid Kwiatkowski i Sarsa. Wybrane zespoły mają pokazywać wpływ sztuki muzyki na charakter człowieka. Także kolektywy są przemyślane. Promować będziemy festiwal jako festiwal, jedyny festiwal międzynarodowych kolektywów duetów w Polsce. W sobotę 25 czerwca na rzeszowskim rynku wystąpi zwyciężczyni Eurowizji Dżamala. Nie zabraknie też projektu Art Celebration z Michałem Urbaniakiem w roli głównej. Ale Stadion Kultury to nie tylko muzyka. Będzie też widowisko Preludium Słowiańskie, sięgające do kultury Słowian, i interaktywne słowiańskie bestie. Entuzjaści teatru zobaczą Emigrantów Mrożka i spektakl Romantyzm – Nowe Oczyszczenie. W organizację tego festiwalu zaangażowane są praktycznie wszystkie instytucje kulturalne, które działają na terenie miasta Rzeszowa, a także, czego przykładem są tutaj obecni kuratorzy, inicjatywy oddolne, gdzie ludzie mogli zgłaszać własne projekty, i osiągnęliśmy w zasadzie swoisty efekt synergii, którego efektem jest właśnie bogaty program. Muzycznym, teatralnym i filmowym propozycjom festiwalu towarzyszyć będą warsztaty, wystawy, spotkania z artystami oraz projekty dla dzieci. Telewizja Rzeszów będzie miała na imprezie swoje studio festiwalowe.